Ty, Maja, grasz w tym? To opowiedz, co się roli. Jestem. A ty kogo grasz? Zająca. Zamoczyć w tej wodzie. Mydełkę. Zanurzamy, nie mieszamy, tylko zanurzamy. Cztery wyciągamy i robimy bańki. Maja, patrz! No! Czekaj, mój! Do... I bąki! Bąki! Piotrek! Piotr, dzień dobry. Jest z nami również pani Marlena Fink, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dzień dobry. Przede wszystkim walory estetyczne, pomysłowość, kreatywność, oryginalność. Jeśli chodzi o szkoły średnie, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1 w Kaliszu. Powiedz mi, czy masz tremę? Lekko. Opowiedz mi coś o swojej postaci. No, sami mówię, ale tak to. Aha. I co? Lubisz panią misę w ogóle? Tak. A po co chodzisz na zajęcia teatralne? Żeby się uczyć, jak występować. Okej, okay, fajnie, dziękuję ci bardzo. Chciałbyś coś naszym widzom powiedzieć? Życzę miłego oglądania. Nagrody na pozostałe. Ja nie chcę mówimy i proszę pamiętać. I pamiętajcie, żeby odsuwać maskę jak mówicie. Tak będziemy pierwsi, proszę. Proszę pani, ja nie chcę. Panie Fryderyku, jak pan będzie nagrywał przedstawienie, to proszę za każdym razem nie nagrywać Dominika. A po prostu ukrywać tak, żeby Dominik nie widział. Głośno, wyraźnie odsłaniamy maskę. Mrówka do kamery, tak? Słuchajcie, mam prośbę, po kolei przemówmy sobie, jeszcze mamy 5 minut, przemówmy sobie to przedstawienie. Zaczynamy wszyscy razem, no. Ja tego nie mówię. Niesie iskry głośno. Lesie, niesie pieśni i wołania, co się jeszcze w lesie stanie. Dalej! Mam dwie łaskę, mam widzicie za... Wolniej. Wszystkie płoszy od zwierzaki. Tak przed ogniem u nas. Tak przed ogniem u nas ptaki. Przecież ma teraz pusty będzie, nikt nie przyjdzie po żołędzie. Widok ze strachu się wymiesza. Był raz piękny. Już leś. No i dalej. Ogień w lesie, wielka szkoda. Już polewam, gdzie jest woda. Szkoła podstawowa numer 9. Jeśli chodzi o sprzęt, jak się nie będzie dymiło, nie będzie paliło, to znaczy, że jest ok. Mamy tutaj również mikrofony, także jesteśmy profesjonalnie przygotowani. Thank you.
święty, innym burz spokój święty. Palisz glebę do korzenia, skład roślinek się tu zmienia. W środę klasy suchej trawy będzie wjeżdżał na zabawę. Wszystkie płoszy on zwierzaki. Teraz przed ogniem u nas taki, że szmat lasu pust będzie, dzięki nie przyjdzie po żołędzie. Wilk ze strachu się wyniesie, był las piękny już po lesie. Kasze, zrozumiałem troski klasę. Jeśli ogień w lesie, wielka szkoda. Już polewam, gdzie jest woda? Gdzieś zadeptam te płomienie, lecz zostanie schłon wspomnienie. Jeśli ogień tam, gdzie można, tam upiekę mięsko zrożna. Szkoła podstawowa numer 9. Gorąco, gorąco dziękujemy za ten występ. No, musicie przyznać, drodzy Państwo, że maski są naprawdę wspaniale wykonane. Kto wykonywał te maski? Proszę się przyznać. Kto te maski robił? Pani. Pani robiła? Świetna robota, super. Wesoło, zapewniam się. Dzika zwierzyna obok ratusza. Kalisz to nie wysypisko, ani jakieś tam śmietnisko. To naprawdę nie uchodzi. Co to wszystko mnie obchodzi? Oj, chyba ze śmiechu pęknę. Maja i Dominik. Maja i Dominik. Słuchajcie, bez was ja nie będę występował, bo nie znam roli. Maja i Dominik, jeśli nas jeszcze potrzebujemy dwa aktorów. Wiecie, jak działa za to po prostu. Złego, kto mi poda? Dziki nie przyjdzie po żołędzie.
Wilk ze strachu się wyniesie. Był las piękny, już po lesie. Jeśli ogień tam, gdzie można, tam upieką mięsko zrożna. Tam zaśpiewam przy gitarze, tam też miło czas pokażę. Dziękujemy serdecznie za możliwość jeszcze raz. Super, udało się. Szkoła podstawowa numer 9 w składzie. Ewa, Laura, Piotrek, Grzegorz, Maja, Dominik oraz Iga. No i oczywiście opiekuna tej grupy, reprezentanta szkoły, przygotowania dyrekcji. Zapraszam gorąco po tym nagrodę. I tak więc nie proszę o pozowanie. Graj, nie uciekaj, przejdzie, bo jeszcze będzie zdjęcie majątkowe. Gratuluję. Tak, te maski jeszcze tak. Dobrze jest napisane. No się powiedzieć, że półkalicza, wiecie, kurtki, herbata, koksowniki, ale jest okej. Okay. Mamy dzisiaj który? 26? Dzień października? Czujecie to 26 dzień października i ja normalnie w koszuli? Szaleństwo, super. To swoją drogą, że tak, że nie boję to, co pani powiedziała. Szkoły podstawowej numer 9 w składzie. Ewa, Laura, Piotrek, Grzegorz, Maja, Dominik oraz Iga. No i oczywiście opiekuna tej grupy.